Gdy wszedł do Kafarnał, zbliżył się do niego setnik i zaczął prosić. Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Powiedział mu, przyjdę, aby go uzdrowić. Wtedy setnik rzekł, panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja też, choć sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. I kiedy mówię jednemu z nich, idź, on idzie, a innemu przyjdź, on przychodzi. A gdy do sługi mówię, zrób to, on robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do idących za nim. Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary. I dlatego mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i w Królestwie Niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś powiedział, idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. W tej samej chwili jego sługa odzyskał zdrowie. Tak, dla mnie ten setnik jest po prostu mocarzem wiary. Prosi z wiarą i otrzymuje. Ja często się modlę o swoje uzdrowienie. Wiele osób się o to modli. Na razie bez happy endu, takiego fizycznego. Czasami rodzi się taka wątpliwość, czy jest sens się w ogóle modlić o to. Bo gdy człowiek napina swoje muskuły wiary, tak się napręża, prosi, a nie ma uzdrowienia, lecz przychodzi ból, nogi bolą, to człowiek się jakoś tak załamuje i przestaje wtedy chcieć, bo to boli. I jakiś taki wewnętrzny płacz jest w człowieku. Ale na szczęście jest Pan Bóg i Duch Święty, który z tym swoim cichym powiewem szepcze do ucha, że ja jestem, ja Cię kocham i jestem z Tobą w tym bólu. Cierpię razem z Tobą. I to dodaje otuchy. To podnosi z tych kolan. Ale Pan Bóg ma to do siebie, że jak go wpuszczasz, to on idzie dalej. I wtedy pojawiają się takie pytania. Kim ja dla Ciebie jestem? Czy Ty wierzysz? I takie pytanie, które od roku gdzieś cały czas wraca. Czy Ty mi ufasz? Czy Ty mi ufasz? No jak już rozmawiam z Panem Bogiem, to wiem, że bez sensu jest Go ściemniać i mówić Mu jakieś niesamowite, słodkie słowa. Tylko trzeba stanąć w prawdzie. I mówię Mu, że czasami, Panie Boże, Ci nie ufam. I dopiero to staje się takim zaczynem, takim przełomem, gdzie Pan Bóg zaczyna działać. Jest to taki fundament. Prawda staje się fundamentem. I wtedy zaczynam w końcu dostrzegać, że On jest, że kocha. Zaczynam rozumieć, że zbawienie jest czymś najważniejszym. To oczekiwanie raju. Świadomość w ogóle, taka realna świadomość istnienia nieba, ale także czyśćca i piekła. I też takie oczekiwanie na spotkanie z Jezusem, na to, żeby się do Niego przytulić, żeby On mnie przytulił
ten dawca miłości niesamowity, to jest coś, co mnie ciągnie do Niego. Także modlę się dalej. I też widzę, że w moim życiu są cuda. Pan Bóg mnie uwolnił z kilku uzależnień, zniewoleń. Po jednej modlitwie przestałem palić papierosy. O tak, ciach, bez głodu, bez zmagania się, po prostu. Pan Bóg uwolnił mnie z uzależnienia od pornografii, jakiejś erotomanii. I teraz czuję się po tym, w tej wolności, tak jakbym wyszedł z jakiegoś cuchnącego, śmierdzącego smogu i zaczął w końcu oddychać czystym powietrzem, takim górskim, czystym powietrzem, pełną piersią. I to jest to uczucie takiej wolności. To jest coś nieopisanego. Także tak, modlić się. Modlić się trzeba, bo modlitwa też jest takim stymulatorem naszej wiary. Jest zderzeniem z jakimiś oczekiwaniami. Zastanawiam się, czego ja tak naprawdę chcę w życiu. Ja sam jestem wstawiennikiem i modlę się za ludzi. Modlę się z wiarą i wiem, że Pan Bóg działa. Wierzę w to, że On zmienia człowieka, że ta modlitwa nie idzie gdzieś próżnie, że On słyszy i działa, i że prowadzi nas do zbawienia.